Radę. No, siano, strasznie zaniżane są niestety te oceny. Ale dobra, jedziemy z drugą połową. Jest 2-0, tak więc spokojnie. Myślę, tutaj dowieziemy to zwycięstwo do końca i... Co jest? Zmienia mnie, czy nie? Nie, na szczęście, dobra. Okej. Okay. Kick off glitch, jedziemy. Jedziesz. Aj! Szkoda, ale 6-0 ocena wzrosła, bo pewnie tam minąłem jakiegoś, nie? To o to chodzi. Ależ tam w kleszcze go wzięli i nie odebrali tej piłki i tak. Aj, to mój był zawodnik i ja go za... Nie biegłem za nim tak jak miałem. Odpuściłem go, o to mi chodziło. Ależ setę zmarnowali, dobrze. Okej, okay, trzeba pilnować pozycji. No i znowu chciałem, żeby bramkarz mi podał i no co ty, nie ma szans. Kurde, nie przeanalizowałem dokładniej i przez mój błąd straciliśmy piłkę. Ej, to nie może być mój, przecież co, ja mam się do obrony tak wracać, jestem pomocnikiem środkowym. Jest wyjazd. Dobrze. Ciekawe, czy za wybicia i tak dalej coś jest. Takie głową. Chyba nie. Ależ sobie pykają, no. Dobra, jest przejęcie i tam wysunięcie. Jedziemy. Jedziemy. Patrz, jebany. Ale 6-4 od razu, proszę bardzo. I za co ta ocena teraz podskoczyła, nie mam pojęcia. Na bank do ekstraklasy to mnie by wzięli, nie? Dobra, tam będzie piła szła. Cofnęliśmy się i to widać. Bo całym zespołem jesteśmy na swoim polu karnym, ale dobrze, dobrze nie weszło. Okej. No i jak zwykle, do mnie podanie nigdy nie będzie od bramkarza. Jest przejęcie? Nie. Myślałem, że coś tutaj udało się przejąć i dobra, jest akcja. Ach, chyba go nie minąłem. 6-3, ocena spadła. Kaleczę dzisiaj coś tą FIFA. No, chyba za dużo grania. Chyba za dużo grania ogólnie. I live'owania, i komentowania. Chociaż w sumie nic nie robiłem. Żadnych prac na kanał przez weekend. No, bo wczoraj za tym autem jeździłem. W piątek też za bardzo nic nie zrobiłem. W sumie powinienem być w formie dzisiaj. Jedziesz. Jedziesz tam. Ale już słaby, już osłabiony Cassie. Słabiutko. Dobrze, ta ocena chociaż 6-4, a nie 6-0, tak jak w poprzednim meczu. Tutaj kryje swojego zawodnika, kryje go. Następny wolny właśnie, do niego chyba zagrana piła, nie? Troszeczkę niżej, ale dobra, mamy, co tam, faul, bo chyba ktoś żółtą kartkę dostał. Musisz pograć na saksofonie, mówisz? No to grubo. Dobra, trzymamy pozycji się na razie. I proszę bardzo, piła tutaj do mnie. I możemy jechać z kontrą jakąś. Proszę bardzo, ależ go tutaj porobiłem. Strata i chuj, trzeba teraz znowu biegać, no. No
Koszmar, no co tutaj się dzieje? 6-3 ocena, ale kalecze, no. Nie wychodzi, nie wychodzi. Zobaczymy jeszcze następny mecz. Mam nadzieję, że będzie lepszy. O, autobus parkujemy, proszę bardzo. Co było spalone chyba, tak? Dobra. Zaraz chyba menedżer nas zmieni, bo kompletnie wyczerpany jest Kasi. Tutaj taka sytuacja sam na sam by się przydała, no. Od razu pewnie by się Kasi. Ależ piła i wyjazd, wyjazd, panowie. Spalony był, dobrze, spalony. Zaraz skończymy, zaraz, zaraz. Która godzina? No, siódma, tak więc myślę, że jeszcze jeden mecz po tym i kończymy. Później, dobrze. No ale uciekajcie, aha, bo mamy zaparkowany autobus, no to w sumie my się nie spieszymy tutaj z rozegraniem. Szkoda. Ale dobrze, będzie zwycięstwo 2 do 0, tak więc oczywiście cała drużyna na tym zyska. Będą lepsze morale w drużynie i tak dalej. Zobaczymy też ranking, chociaż tutaj nie sądzę, żeby cokolwiek się zmieniło. Cassie tutaj już ma poziom 72 chyba. Więc jest to naprawdę solidny poziom jak na czwartą ligę angielską. Jest oczywiście gwiazdą tego zespołu. Pięknie, jest to odbiór i jeszcze teraz może pójdziemy z kontrą. Nie ma bramkarza! O Jezus. Ale była szansa, no. I właśnie to jest też chyba jeden z moich błędów, że gdybym miał lepszą kondycję, gdybym tak nie zapieprzał, to teraz naprawdę, no, byłyby już dwie sytuacje. Dobra, chociaż jeszcze podanka tutaj sobie zrobimy celne. Dawać mi tą piłę tu, dobrze. I straciłem, ja pierdolę. Faul, faul. Siema, siema, witam nowe osoby. Gramy na PS4. Uwaga. Dobrze. A tutaj jak zostawiliście go, ej panowie, tak nie można. Ale jest 2 do 0, już tutaj końcowa spotkania. Raczej wątpię, że coś tu się wydarzy, ale ładnie teraz było blisko. No tak, zapraszajcie, co chwilę tutaj zaproszenia dostaję, tylko mi później tam nie pisać co chwilę, czy tam zagram z wami mecz i tak dalej, no bo bardzo rzadko się tak zdarzy, ale. Aj, się jeszcze nabawiłem kontuzji, ale dobrze, koniec meczu. Mam nadzieję, że to nie będzie poważna kontuzja. Ta, streamuję przez share, no, przez share button. 66% udanych podań, 100% strzałów, ulala. 16% odbiorów piłki, malutko. Ej, ale ja więcej chyba miałem odbiorów niż jeden. Ale ustawiłem przechwycenia, 3 przechwycenia. Piłki wywalczone. 14 razy straciłem piłkę. Chuj wie, pojedynki w powietrzu. Jeden wygrany i no, słaba dość ocena. Słaba niestety. 6-1 kolejny taki sobie mecz, ale wygraliśmy. Wygraliśmy 2 do 0. Dobra. Myślę, że jeszcze jeden meczik możemy zagrać. Dobra, cele ogólnie na ten sezon. Tutaj 6,20 spokojnie. Weź udział w co najmniej 12 bramkach. Na razie w dwóch wypracowane okazje 3. Celność podań 54%. Troszkę za mało. Troszkę za mało.
75 potrzeba. A tutaj moja gwiazda i te. No też jest 54%. Trzeba 60. Ej, dlaczego tak spadło? Przecież 66% miałem w tym meczu. Nie rozumiem, kurwa, nie kumam. Dobra. Kolejne dni i mamy mecz teraz z Northampton. A jest asysta, proszę bardzo. Jest asysta zaliczona w poprzednim spotkaniu. Przyzwoita forma. Dobra, trzymaj się, Krzano. Dzięki, że wpadłeś. Naprawdę to długi live, tak więc no nie dziwię się, że już macie dość. Ja też już powoli. Dobra, co jeśli chodzi o kondycję? No bo tu znowu nie było długiej przerwy między meczami, ale Kasi znowu wyjebany. No będzie ciężko, ale damy radę. Damy radę normalnie. Tylko nie będę teraz tak sprintował. No zawsze tak mówię, ale później z tego wychodzi, że i tak sprintuję. Dobra. No zobaczmy, zobaczmy to spotkanie. Pada deszcz, proszę bardzo. Co mnie teraz na atak tutaj przestawili, czy co? Dawaj tam, jedziesz, dobrze. Nie no, ja na promocję grałem. Dobrze, dobrze, piłka przechwycona, dawaj mi tu podanko, dobrze. I jest już celne podanie. 5-9, co ty gadasz? Proszę bardzo, jak sobie pykamy. Jest porozumienie tutaj wśród pomocników zespołu Morecambe. Ależ to zjebałem. Dobra, koniec sprintu. Tutaj poszanuję troszeczkę tą kondycję. Długa piła, ale nic z tego nie będzie. Dobra. Pięknie. Na szczęście to nie było do mnie zagranie, bo nie miałbym szans dojść do tej piłki. Ajej, nic z tego już nie wyjdzie. Dobra, podchodzimy, podchodzimy. Pressing musi być. Ale faul. Niestety. Proszę bardzo, jak tutaj łatwo sobie pyknął tą piłkę, no, że ona przeszła obok mnie. Nie ma, dobrze, jest przechwyt. Dobra, mamy out. Szkoda, bo mogłem tam na tym skrzydle co nieco uczynić. Dobra, jedziemy dalej. To jest dopiero 13 minuta w tym spotkaniu. Dawaj tam, wypuszczam cię. Nie, no nie potrafią tutaj, kurde, naprawdę, jak jest jakaś akcja, to naprawdę takim ciężkim farkiem, no, albo Kasi ją wypracuje. Dobra, i bramkarz, proszę bardzo, łatwo sobie tą piłkę złapie, dobra, teraz trzeba się wracać do obrony, chociaż też za dużo zawodników przeciwnika nie ma tutaj, ale proszę bardzo, się potrafią utrzymać przy piłce, nie to co Morka. Dawaj tam za nim. Nie dopuść, żeby ta piła przeszła. O Jezus, to mój błąd teraz był. Karny! Rzut karny, niestety. No i dobra, będziemy przegrywać. 1-0. Czy ja mogę mu powiedzieć, w którą stronę ma się rzucić na przykład? Mogę mu doradzić? Chyba nie. Ach, jakość strzel jest dobra, no jasne, że jest dobra, tylko że wiesz, lepiej się też nagrywa, jak się ma tą kartę Avermedia, nie? Ja na razie zbieram hajs na nią, znaczy zbieram hajs, no mam inne wydatki na razie, nie? Niż ta Avermedia. Na razie mam jedną od nich, nie? Live Gamer. Znaczy to nie jest Live Gamer, to jest...
Game Capture HD2 na właśnie potrzeba Live Gamer do streamowania z PlayStation przez komputer. Ale dobry strzał, ale kurde, powinna paść brama przed chwilą dla Cassiego, no. Siemasz Dekapi, dzięki, że wpadłeś. Ale już powoli kończymy tego live'a po tym meczu. Live'owaliśmy przez, no, 5 godzin dzisiaj. 5 godzin live'a. Chyba rekord. I myślałem ogólnie, że pobijemy też rekord publiczności, że będzie więcej osób niż 54. No jednak dzisiaj rekord to jakieś 22 osoby. Troszeczkę jestem zawiedziony. Nie wiem dlaczego. No niedziela? Wydawało mi się, że może być dobrze. Ale jak widać, przeliczyłem się. Dobra, jedziemy z tą akcją. Jedziemy, panowie. Dobrze, ale nie ma tutaj z kim grać. Ach, ładnie chciałby tutaj pojechać. 6-0 znowu ocena tylko, no. Kurde, szkoda, że tam nie weszła ta bramka. Ach, ale już bym miał tutaj sporo wolnego miejsca. Myślę, że porobiłbym tych obrońców i znowu miał okazję sam na sam z bramkarzem. Co ty gadasz, Jarosze? 5 godzin bite, oglądasz mnie? Super, naprawdę dzięki, stary. Prawdziwy fan. W piątek wieczór najlepiej. A nie w sobotę? Czy w sobotę wszyscy na imprezę wychodzą? Dobra. Ależ to zjebałem, no wystarczyło przecież tylko go tam wypuścić, masakra. Oj, nie idzie dzisiaj gra Kasiemu. Tak więc dobra, żeby dalej nie kaleczyć, to będzie naprawdę ostatni mecz. Bo może jakby mi jeszcze tam zaczęło wychodzić, jakieś brameczki bym strzelał, czy tam asystował jakoś notorycznie. Dobrze, że ta jedna asysta dzisiaj weszła. To chociaż poprawiliśmy tutaj statystyki, no i dawaj. Dawaj go tam, wypuszczamy, dobrze. Dobrze, dobrze, rozpoczynamy akcję tutaj, Cassim. Za każdym razem. Dobra, nie ma z kim grać, ależ piła do Cassiego. I tylko rzut rożny, szkoda, szkoda. Zależy do jakich odbiorców chce trafić. No, kurwa, do wszystkich. Do wszystkich. Dawaj mi tu piłę. Strzela! Jebej! Czy będzie rożny? Chyba nie będzie rożnego. Rzucał tu i to jeszcze dla przeciwnika. No. Fantastycznie. Ach, niepotrzebnie ten sprint, no. Jeszcze faul. Dobra, jeszcze zobaczę, ile followersów mi dzisiaj tutaj wbiło. No spoko, mamy 81 follow. Myślę, że tak partnera na Twitchu można dostać. Tak mając, no kurde. Z 1000? Nie, z 50 tysięcy, myślę, z 50 tysięcy followów. Tak więc jeszcze troszeczkę mi brakuje, nie? Ale mało, naprawdę mało. Dobra, teraz Cassi musi trochę posprintować. I pięknie, jest przejęcie. Dobra, 6-1 ocena, ale tutaj, ej, dlaczego oni tak kaleczą? No, to nie tylko ja, nie tylko Cassi. A może to się udziela całemu klubowi Morecambe? Proszę bardzo, no jakie błędy. One nie powinny się zdarzać, ale dobrze też w obronie. Koniec pierwszej połowy, lepiej z kondycją. No i oczywiście remis, remis niestety.
Znaczy dobrze, że nie przegrywamy, nie? I oczywiście najsłabsza kondycja w zespole naszego Cassiego. Dobra, dobra, dawaj piłę, dawaj piłę. Jeszcze raz. Dobrze. Ale z pierwszej piły, o to chodzi, zaskoczenie. To jest szybsza gra z pierwszej piłki. Przeciwnik wtedy nie wie, co ma zrobić. A i za dużo ich tutaj koło mnie było, trzech. Prawie jak Iniesta, prawie jak Messi. Tylko, że koło nich pięciu stoi, tak więc jeszcze trochę. A wiecie, czy da się tego zawodnika tutaj w systemie My Player rozbudować do stówy, żeby był lepszy niż Messi i Ronaldo? Chyba da się, nie? Ale trzeba tam te wszystkie wyzwania zrobić, nie? A to nie jest na pewno takie łatwe. A no tak, przecież 0-1 przegrywamy, zobaczcie, a nic nie grałem. Przyrzekam dzisiaj, nie wiem co się dzieje ogólnie. No jak to, co sądzę o wczorajszym występie Polaków? No jest pięknie. 2-0 wygraliśmy z Niemcami, to mówiłem. Przy pierwszej bramce Milika to ja o mało nie wybiłem dziury w suficie głową, nie? Tak wyskoczyłem w górę. Naprawdę, słuchaj, i to jeszcze Milik strzelał, nie? No, Explit, masz rację. Ja też jestem dobrej myśli. Pamiętajcie, myślcie pozytywnie. Ja myślę pozytywnie na temat mojego kanału na YouTubie i również już powoli na Twitchu, bo już też ten Twitch zaczyna być tutaj wyświetlany. Już około 1000 wyświetleń. Tak więc spoko, spoko. Nie ma lipy ogólnie. Co oni tutaj robią i dlaczego tak pozwalamy im na taką grę, no? Dobra, ale panie menadżer, czy ty zrobiłeś już grę ofensywną? Dobra, dawaj mi tu piłę. Dobrze, chociaż jeden mnie posłuchał, no. Ależ sobie go bujnałem. Nie odbierzesz mi piłki. Proszę bardzo. I czy to mogła być bramka, gdybym lepiej przycelował? Ja nie będę miał już drugiej takiej sytuacji, no. Szkoda. Niezły wyskok mam, no. Z radości, nie? I to jeszcze Milik właśnie. Tak się cieszyłem, no bo po pierwsze kibicuję Górnikowi Zabrze, a właśnie Milik się wychował i się ogólnie pokazał światu. No może najpierw w Polsce, nie? Ale światu w Górniku Zabrze właśnie i naprawdę lubię tego zawodnika. Wierzę w niego, nie? Wierzę w niego. To nawet tak w Roberta nie wierzę w sumie jak w Milika. I to, co robił wczoraj Robert, nie do końca mi się podobało. Jest przyjęcie! Jest przyjęcie! Dawaj, wypuść mnie! Jest! No ale strzał, ja pierdolę. No ja też dałem ryja normalnie wczoraj. I wygraliśmy 2-0, coś niesamowitego, ale już głodny jestem. Dobra, kończymy ten mecz i coś trzeba zjeść. Ale brama! Brawo! Bije brawo naszemu przeciwnikowi, bo naprawdę spisał się. No dobrze.
No, jak zacznie tam spamować ten Ronaldo, to go zbanujemy. Nowa pozycja, lewy środkowy pomocnik. Dobra, teraz to już muszę na sprincie. I gdzie on biegnie? Dawaj. Wstawaj, Kasi, wstawaj. Trzeba tutaj bramkę strzelić. Ja normalnie miałem sytuację, nawet ze trzy, które no mogłem wykorzystać. Mogłem, naprawdę. No, dzięki, dzięki. Dobra, mamy już tutaj ofensywny styl. Świetnie, fantastyczna bramka, proszę bardzo. I to jeszcze dwa czy trzy trofea udało się na całego, proszę bardzo. Nie jestem pewien, co to jest, ale proszę bardzo. Ale pięknie, dobrze, Cassie. Football League 2, dwie bramki i jedna asysta jak na razie. Na koncie Cassiego, świetnie, ale naprawdę bardzo fajna brama. Dawać pressing im tam. Pressing, panowie, wy zaraz zmusimy ich do błędu. No właśnie, proszę bardzo, jak blisko. Teraz tylko dobrze wygrać ten pojedynek i do ziemi, piłka do ziemi. Dobrze, dawaj tą piłę. Pokusimy się o następny strzał, ale przegrałem teraz. Fizycznie szkoda. Ale ocena 6-7. Najlepsza ocena dzisiaj. Dobra, dobra. Nic tutaj się nie wydarzy. Dawaj tą piłę. No podaj tutaj do skrzydła. O Jezus, jacy zamuleni oni są. Dobra. Aż musiałem się tutaj cofnąć na defensywnego pomocnika. No 89. minuta. Ulewa coraz większa. Dobra, podanko. A chciałem tutaj sobie tak przełożyć, no porobić go dwa razy. No uwaga. Czy coś tutaj jeszcze się zmieni w tym meczu? Nie sądzę, raczej nie sądzę. Dobra, wyjazd i chyba koniec. Jeszcze sędzia pozwala grać, ale myślę, że jak piłka przetoczy się przez środek boiska, sędzia zakończy automatycznie. Albo jak jeden z naszych zawodników przejmie piłkę. Ale! Dobrze, dobrze, że się minął z tą piłką. Bardzo dobrze. Dawaj tutaj, bramkarz. No, koniec. Koniec meczu, ale jeśli chodzi o występ Kasiego, to był udany, bo bramka, zobaczmy jeszcze jak tam podania i tak dalej. No niestety przegraliśmy, zobaczmy jeszcze jak tabela wygląda i tak dalej. 78% podań, 0% odbioru, jedno przechwycenie, dwie piłki wywalczone, 13 razy stracone, dwa kluczowe driblingi, no i bramka. Dobra, to lecimy dalej. Ej, Mikciu, przecież jesteś Polakiem, stary. Jaki obcokrajowiec by sobie dał taki nick? Kacpoland, dobry jestem? No to fajnie. Serducho, ja też tutaj mam dla ciebie serduszko. Dobra, no to tak. Podsumowując ogólnie tego streama. Rozpatrzyliśmy od przegranej Szczesbury na wyjeździe 1 do 0, następnie zwycięstwo 2 do 0 z Dagenham i porażka u siebie 2 do 1 z Northampton. Teraz podsumujmy nasze cele. No to tak, udało się średnia ocena meczowa, ale 59% podań. Jak to, dlaczego się nie udało? Przecież miałem w tym meczu 77%. Nie, to jakaś masakra jest. Dobra, na następne 4 spotkania znowu 6-0, bramkę dwa razy, czyli to samo, co ogólnie.
Dobra, tabela. Gdzie to można zobaczyć? Sezon. Tabelę. Aha, bo następny mecz to Jason. Dobra. League 2, eliminacje do Mistrzostw Europy. Football League 2, Morecambe na miejscu siódmym. Co ty gadasz? Dwa zwycięstwa oraz dwie porażki, 6 punktów. No i nie ma lipy. A Northampton, proszę bardzo, graliśmy teraz z mistrzami chyba. Ale dobrze, siódme miejsce, czyli mamy tutaj jako taką szansę jeszcze na baraże i awans do następnej wyższej ligi. Dobra, jeszcze co tutaj napisaliście? Nie, Michciu to jakiś troll, przecież to jest Polak, stary, nie pisz tam mu. Ej, dobra, koniec streama, idę coś zjeść, ponagrywam jeszcze Mordor później dla Was, może jeszcze Ultimate Team, nie wiem, zastanowię się, ale dobra, dzięki bardzo za te 5 godzinek dzisiaj.